No, przyjechaliśmy do lidera rozgrywek, nastawiliśmy się na to, że chcemy powalczyć tutaj o punkty. Początek był obiecujący, te pierwsze minuty, poprzeczka w wykonaniu Kuby Siedleckiego, no, ale z biegiem czasu Sandecja nas zdominowała. Jest to mocny piłkarsko zespół, trener nie miał pewnie łatwego zadania, bo dużo nowych zawodników, ale poukładał to fajnie i punktuje ta Sandecja naprawdę dobrze. Ale nastawiliśmy się na to, że za wszelką cenę chcemy tutaj zdobyć jakieś punkty. No i udało się doprowadzić do wyrównania po stałym fragmencie gry. Liczyliśmy na te stałe fragmenty, liczyliśmy na kontrataki. Nie było tego może zbyt dużo, ale nie popełnialiśmy jakichś większych błędów w defensywie. Przetrwaliśmy ten trudny okres. Uważam, że mimo Sandecja miała w drugiej połowie przewagę, to jakichś tam klarownych sytuacji, poza może tą jedną, gdzie przeciwnik uderzył w słupek, to sobie chyba nie stworzyła. Jesteśmy zadowoleni, bo dawno Wisłoka po rundzie jesiennej nie miała 32 punktów. Teraz mamy w miarę spokój i chciałem podziękować zespołowi mojemu za całą rundę, za tą dobrą postawę. Tak jak dobrze pracują, tak dobrze punktowali teraz i cieszymy się. Przyjeżdżaliśmy tutaj, chcieliśmy rozegrać ten mecz w ogóle, bo byliśmy w dwa dni na łączach z trenerem gospodarzy i tak zastanawialiśmy się, czy dojdzie do skutku. A my wiedzieliśmy, że teraz mamy taki dobry moment, chcieliśmy tu przyjechać, chcieliśmy grać, bo tak naprawdę w Wisłoce zawsze każde okienko transferowe przynosi jakieś tam roszady. Wiadomo, jeśli zawodnicy moi będą otrzymywać jakieś oferty z wyższych lig, to my nie będziemy im robić problemu, dlatego nie wiadomo, czego się spodziewać na wiosnę. Fajnie, że mamy tyle punktów, możemy spokojnie teraz zimą pracować. Dziękuję. No przede wszystkim nie jesteśmy zadowoleni z wyniku, bo chcieliśmy na koniec wygrać u siebie. Nie wygraliśmy, nie przegraliśmy też. Przebieg meczu był taki, że do 20 metra, jakby prowadziliśmy grę, Wisłoka, trzeba przyznać, że dobrze broniła, dobrze stała w obronie niskiej i w tej 16, jak próbowaliśmy strzelać, to te strzały były blokowane. Górne piłki też nie przychodziły, bo Wisłoka ma dobrze grający głową obrońców i tu jakby konkretów nie było, rzut karny w pierwszej połowie. Dla nas strata bramki była do przewidzenia, bo zwracaliśmy na to uwagę, że Wisłoka ma dobre stałe fragmenty gry i szczególnie dwóch zawodników jest groźnych. Niestety jeden zgrał piłkę i tak straciliśmy bramkę. To myślę, że było na tyle, jeżeli chodzi o sytuacje takie Wisłoki. My mieliśmy kluczową sytuację Wilczyńskiego sam na sam. Stuprocentowa, także trzeba wykorzystywać przy takiej dyspozycji dzisiejszej takie sytuacje. Podsumowując, ogólnie już można, myślę, tą całą rundę, myślę, że bardzo udana ilość punktów, jaką zdobyliśmy, na pewno może zadowalać i dziękuję zawodnikom za włożoną energię, siłę, pracę w tej całej rundzie. Myślę, że robota została wykonana, teraz jeszcze został przed nami puchar. Trzeba się jak najlepiej przygotować. No i przerwa. Na pewno trzeba przeanalizować, czy jakie wzmocnienia ewentualnie do zespołu dobrać. Skrupulatnie, bo wiadomo, że w zimę nie jest łatwo znaleźć jakby te wzmocnienia, a takie na pewno będą nam potrzebne, bo cała runda pokazuje, że na niektórych pozycjach musimy dobrać zawodników. Myślę, że też, że będę miał decydujący głos odnośnie tych transferów, bo to jest bardzo dla mnie ważne, żeby drużyna była wzmocniona. Dziękuję.